Witam wszystkich z tej strony Tula i Don't Starve. Kontynuuję moją serię z modami. Dziś pogramy Flow. Proszę, tak oto wygląda. Jest śliczna, chociaż jest wściekła, ponieważ jest to postać, która lubi zimę, a niestety mamy lato. Miałam zacząć od zimy w ustawieniach. O proszę, mamy kościotrupa. Ale stwierdziłam, że zaczniemy sobie od lata, żeby troszeczkę się przygotować do tej zimy, ponieważ, tak jak mówię, jest to postać zimowa, więc do tej zimy będziemy musieli dotrwać. Mamy tutaj ołtarz. Troszeczkę sobie pozmieniałam ustawienia. Jest to seria taka pokazowa, więc tutaj nie chodzi głównie o przetrwanie, a o pokazanie postaci tak naprawdę. Tak jak mówię, gram wersją podstawową, bez tego dodatku DLC. Z tego robię drugą serię, ponieważ no, tam jeszcze nie zobaczyłam, jak wyglądają wszystkie pory roku, więc byłoby to dodatkowe utrudnienie dla mnie, żeby grać i postacią nową, i nowym dodatkiem, tak? Więc cóż. Może troszeczkę o niej opowiemy. Tak jak mówiłam, jest to zimowa postać, która lubi zimę, nie lubi lata. Latem jest czerwona, tak wygląda, jest wściekła, zobaczcie. Ona lubi, gdy jest zimno, gdy jest mróz, ona nie zamarza. Więc zimą jest na pewno łatwiej, jeśli o nią chodzi. Latem ma mniejsze statystyki, jeśli chodzi o głód, o zdrowie. Ma bardzo mało zdrowia, zobaczcie. Zimą są one trochę większe. I cóż, jest to, nazywa się Ice Witch, czyli lodowa wiedźma. Ona ma specjalne lodowe itemki. Ma taki lodowy sztylet, diadem, siekierkę, to wszystko zobaczycie. Najpierw będziemy musieli sobie zrobić Science Machine i to wszystko pokażę wam, chociaż chyba ten sztylet już tutaj jest, tak. Jego sobie zrobimy, bo ona zaczyna z tym niebieskim kamieniem jednym. Będzie ich potrzebowała dużo, ale ten sztylecik sobie zrobimy, ale to mówię, musimy znaleźć oczywiście złoto, jak zawsze. Jakiś tam rozbić sobie mały obóz, ale to wszystko po kolei. I tak. Tak jak mówiłam, nie lubi lata, nie lubi ognia, ona lubi zimno, nie zamarza. Ach, i ma takie fajne niebieskie napisy. Ona chyba ma je... Tak, latem ma czerwone, a zimą ma takie fajne niebieskie. Więc cóż, no, musimy zacząć od początku, nazbierać wszystkich podstawowych rzeczy. Mam nadzieję, że dość szybko znajdziemy złoto, żeby zrobić tą maszynę naukową. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie siekierkę, żeby mieć ognisko, wiadomo. Ja często o tym zapominam, dlatego już teraz będę tego pilnować na wszystkich wersjach, mówię, na wszystkich seriach, które nagrywam, bo niestety przez to mi się często zdarza ginąć. Ale dobrze, o, nasza mandragora leży. Dobra. Aha, wianuszek sobie może zrobimy. Tak. No i będziemy szukać złota. Jak już znajdziemy, to już będzie super. Czy myśmy tutaj popatrzyli trupka? Chyba tak. Ok, tutaj właśnie była ta jedna skałka. Tę sobie od razu rozbijemy. O, nie mamy miejsca. No nie, no złoto jest nam niezbędne, więc wywalimy sobie ziarenko. Ok. Jest bardzo fajna, w ogóle ma fajny ten... Fajny głosik, taki fletowy, nie wiem, czy to już było słychać. Ach, teraz te mandragory będą nam tutaj śpiewać, że tak powiem w cudzysłowie.
Czy w końcu. Aha, mam to drzewo. Mamy na ognisko? Mamy, dobra. To idziemy dalej w poszukiwaniu złota. A po drodze standardowo jedzonko, patyczki, trawki i tak dalej. No niestety, takie są początki zawsze. Tak się zawsze zaczyna. Obojętnie, czy się gra na podstawowej wersji, czy na dodatku, czy zwykłymi postaciami, czy tymi z warsztatu, wszędzie zaczyna się tak samo. Czyli troszeczkę nudno, że tak powiem. Tak, tu już nic nie ma. Niestety. Z tamtej strony to była tutaj sawanna, tak? Tu była sawanna, to złota nie będzie. To może w tą stronę pójdziemy. Zaraz będzie noc. To w sumie co? Tutaj sobie zrobimy ognisko. Zetniemy sobie jeszcze drzewo przy okazji. Jak już tutaj będziemy nocować. Kurczę, jednego kwiatuszka, ale to. Zbierzemy sobie. Ach, te mandragory będą teraz tutaj skrzeczeć. No, ale mandragory jednak są. Są fajne. Fajnie by było, gdyby nam się udało znaleźć to złoto, kurczę. Byłoby super. Ale ze złotem jest ciężko. Choć ostatnio mam szczęście, nie powiem. Nie mogę narzekać, bo dość szybko znajduję. Zatem miałam w planach jeszcze inną postać, którą nagram po flow. Ale obiecałam flow mojemu pierwszemu widzowi, Alanowi, którego pozdrawiam. I w sumie to głównie tak dla niego nagrywam tą postać. On się udziela od początku, on mi pomaga, on mi daje rady. Także pozdrawiam cię, Alan. Dobra, zbierzemy sobie mandragorki. Chcesz w sumie czekać, czy tutaj będzie widać? Tutaj widać. Aha. Tu jeszcze mamy tą. To też jest taki dodatkowy item, ale właśnie tak, koszmarne paliwo będziemy potrzebowali. To sobie zrobimy, jak zrobimy maszynę. Ona jeszcze tak, jeżeli sobie zrobi ten sztylecik. Aha, tu jest ten diadem, też koszmarne paliwo. To przydałyby nam się kwiatki. Złe. Dobra, o, mamy ścieżkę, fajnie. To sobie pójdziemy, bo pewno będą świnki. Więc jak ona. O, dobra, mamy tu złoto. Może jakoś po drodze nazbieramy na tą maszynę. Jak ona sobie zrobi ten sztylecik taki, to gdy zabija potwory, powiedzmy typu pająki, to wyskakują takie niebieskie kamyczki w kształcie serca, z których później robimy te niebieskie takie kamienie. Zresztą to zobaczycie. Tylko no tak jak mówię, no musimy nazbierać tego złota. O, i tu zakręca to troszkę. Niedobrze. Czyli jednak ona nas nie doprowadzi, to wioski świnek, niestety. O nie, żaby. Żaby omijamy szerokim łukiem. Ostatnio nie cierpię żab. Dobra, mamy wianuszek. Idziemy dalej na poszukiwanie złota. Niestety mamy dopiero dwa. Potrzebujemy sześć. Kurczę, tu jest koniec, dobra. To nie. Gdzie by tu iść? Tak to właśnie jest niestety z tym złotem. Jak już znajdziemy złoto, to będzie połowa sukcesu, że tak powiem. Bo dopiero wtedy będę mogła wam pokazać
jakiekolwiek w ogóle jej te dodatkowe itemki, tak? Bez tego niestety nie da rady. Tam widzę bizony. Tak normalnie, generalnie bym się cieszyła. Ale teraz no potrzebujemy złoto. Niestety. Dobra, przejdziemy tą ścieżką. Być może w tą stronę będziemy mieli więcej szczęścia, zobaczymy. Aha, czyli ta teraz zakręca tutaj. W sumie kubki możemy sobie pozbierać, bo będziemy mogli sobie palić w ognisku. O, mamy pająki, super. No i widzicie, szkoda, że nie mamy tego sztyleciku, bo już bym wam pokazała, jak to działa. Tu będzie ta sawanna cały czas? Czy może coś innego? Aha, no super. Tam coś jest jeszcze. Tylko czy to będzie przejście z tej strony, czy tutaj niżej teraz? Zobaczymy. O, tam są też pająki, widziałam. Także fajnie. O, tu jest przejście, super. To dobrze, że poszliśmy w tą stronę. Kurczę, no kamienie. Jest to złoto. Floty, wiedźma jesteś. Weź no, kurczę, zaczaruj tutaj te kamienie, żeby były złote. O, przynajmniej mamy ołtarz, super. Kurczę, no ile tej sawanny? Zobaczmy. Ja to mam do tej sawanny ostatnie szczęście. W cudzysłowie szczęście, bo akurat teraz sawanny nie potrzebujemy. I co, to dalej też będzie? No ja. Ani nawet żadnej dziury nie ma, żebyśmy się mogli gdzieś przenieść, zobaczyć szybciej. No niedobrze, niedobrze, kurczę. O, dobra, mamy złoto. No ale za takie pojedyncze skałki to nam za dużo nie dadzą, niestety. No ale dobra, już jest 4, nie ma źle. Jeszcze 2. Oj, no niedobrze, niedobrze. Nie ma sawanny, Boże, nie ma sawanny, to akurat jest i to aż za dużo. Zjemy sobie ten. Kurczę, jak ona ma mało zdrowia. Masakra. Bardzo niedobrze. Znowu w tą stronę będzie sawanna? No, dajcie spokój. Noc. Masakra. Upieczemy mądrogoro, bo musimy się podleczyć. Okej. Okay. Idziemy dalej. No, wstawaj. No nie, no nie, no dajcie spokój. Okej, okay, czy tu jest sawanna? Pójdziemy może tu. Pójdziemy w tą stronę. Czy miałam nadzieję, że jednak znajdziemy? Od razu. No jak nie od razu, to w miarę szybko, a tutaj widzę, że nie bardzo.
Dobra, chodź tutaj skręcimy. Kurczyk. O, dobra, dobra. Żeby wyleciały dwa. No, oczywiście jedno, prawda? Bo nie mogło jeszcze jedno. Nie, nie mogło. No nie. Kurczę, to już był koniec. No masakra, po prostu masakra. Nic tylko sawanna, nic więcej. Po prostu jakaś porażka. Dosłownie. No jeszcze jedną skałkę, no. Jednego złota potrzebuję. O, co my tu mamy? Plecak mamy. Fajnie. Jest tam. Boże. Super. Ta sobie pozbieramy. Jednak kościotrupy są fajowe. No, świetnie. Czyli na maszynę już będziemy mieć. Dobra. Spójrzmy teraz, gdzie ją sobie zrobimy. Tutaj mamy ten ołtarz. Świnka. Pszczoły. Tu są bawoły. Wolałabym bliżej bawołów, ale w sumie tak, drzewo nam też porządzić. Tutaj się chyba rozbijemy, po co? Na razie nie będę kombinować, a przeniesiemy tylko tak. W sumie chodźcie bliżej tych pająków. Tam jest niżej, a tu gdzieś był jeszcze jeden pająk, teraz nie widzę oczywiście. Dobra, chodźmy tu. Tam bliżej, w tamtym kierunku, zrobimy sobie ten sztylecik i wam pokażę, jak działa. Chociaż jedną rzecz może nam się uda zrobić od razu w pierwszym odcinku, bo nie chciałabym, żeby był nie wiadomo jak długi, bo i tak nie da się od razu wszystkiego pokazać, ale też nie chciałabym za bardzo przynudzać, no bo te pierwsze są zawsze takie nudniejsze, no bo jednak trzeba troszkę nazbierać tych rzeczy. Dobra. Wiem, Alan, że mówiłeś, że gadam za dużo. Ja po prostu staram się, uwierz mi, mówić mniej, ale no ja nie potrafię. Po prostu nie potrafię. Ja dużo mówię, no i no nie zmienię tego tak szybko. Ale się staram. Tu są pająki. Tu jest świnka. O Boże, nie tu. Dobra, to chodź troszkę w tą. No dobra, już tą trawę mogłeś sobie darować. Trochę w tą stronę. O, tu też są pająki. Okej. Okay. To tak się rozbijemy. Może. Tutaj blisko tej sawanny, ale też. O, okej, okay. Niech będzie tutaj. Dobra. Dawaj, robimy maszynkę. Okej. Robimy ten sztylecik. Super. Teraz idziemy na pająki. Akurat mamy tutaj świnkę. No proszę. Jak szukałam, to nie było. To nam pomoże. Ale dobra, jednego musimy zabić. Widzicie? Ona jakby zamraża. I tak, tutaj wyskoczyło nam fragment. Z tego później się robi całe. I to serduszko niebieskie. Dobra, bierzemy następnego. Chodź. Proszę. I następny. To jest fajne, że po prostu ona go tak zamraża i on nas wtedy nie atakuje. To jest naprawdę fajne. To sobie zjedz od razu. A, na razie zostawimy, pomyślimy. Dobra.
Więc myślę, że na ten pierwszy odcinek na razie wystarczy. Także to jest nasza flow. Jest śliczna. Zobaczcie, śliczna jest, chociaż zimą wygląda lepiej, bo teraz jest wściekła. Ma czerwone oczy i cóż, no ale to wiedźma. Więc komentujcie, jeśli się podobało. Jeśli macie jakieś rady, piszcie. I zapraszam do następnego odcinka. Pa, pa!